Dominika od urodzenia miała problemy ze zdrowiem. Lekarze uznali, że Dominika cierpi na małopłytkowość krwi. Przez kilka lat dziewczynce regularnie wykonywano transfuzję krwi. Latem jej stan zawsze się pogarszał. Spadała odporność organizmu i zmniejszała się ilość płytek we krwi. Mama Dominiki zaczęła szukać pomocy u innych specjalistów. Z czasem lekarze zdiagnozowali u dziewczynki niedokrwistość Fanconiego, genetycznie uwarunkowaną chorobę krwi, która zwiększa zagrożenie wystąpienia nowotworu. Szpik kostny Dominiki wymagał wymiany, wymagał leczenia za pomocą przeszczepienia szpiku. Na początku poszukiwaliśmy dawcę w rodzinie, ale niestety nie było zgodnego dawcy. W rejestrach światowych dawców niespokrewnionych również nie udało się na początku znaleźć niespokrewnionego dawcy, co było dużym problemem. Rodzice podjęli decyzję o tym, żeby urodzić zdrowego brata, zdrowe rodzeństwo, które może być dawcą szpiku dla Dominiki. Byłam już w takiej ciąży, dość zaawansowanej, i dowiedziałam się, przyniesiono mi taką właśnie ulotkę z banku komórek macierzystych. No i właśnie jak tą ulotkę dostałam, to zaczęłam dzwonić i przyszła pani konsultantka, która mi wszystko to wytłumaczyła, jak to wygląda, co do czego i co mamy zrobić, i podpisałyśmy umowę. No i tak po prostu wyszło, że już podczas porodu pobrano tą krew pępowinową. Z tego co wiem, bardzo mało jest osób, które pobierają tą krew pępowinową i bardzo mało jest tych przeszczepów z tej krwi pępowinowej. Akurat my podjęliśmy taką decyzję wspólnie z mężem i udało się. Okazało się, że brat Kacper może być dawcą szpiku dla Dominiki. W momencie, kiedy ciąża przebiegała prawidłowo i wiadomo było, że Kacper będzie się nadawał później do przeszczepienia szpiku, podjęto decyzję o zamrożeniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Pozwoliło to na przyspieszenie wykonania przeszczepu u chorej siostry, ponieważ jeżeli trzeba byłoby czekać, żeby brat nabrał wagi, nabrał wzrostu pozwalających na pobranie od niego szpiku kostnego, to musielibyśmy czekać kolejnych kilka lat, a tego czasu nie było. Zabieg pobrania krwi pępowinowej był całkowicie bezbolesny, nieinwazyjny i neutralny dla noworodka, jak i dla matki. Po urodzeniu się Kacpra i przecięciu pępowiny, położna pobrała krew ze sznura pępowinowego za pomocą zestawu pobraniowego dostarczonego przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Dzięki temu, że zgromadzono komórki macierzyste z krwi pępowinowej, było możliwe przeprowadzenie przeszczepu szpiku Dominiki po około 8 miesiącach od urodzenia się Kacpra. Po to, żeby poprawić odnowę szpiku kostnego po przeszczepie, dobraliśmy od Kacpra trochę szpiku kostnego, który również przeszczepiliśmy jego siostrze. Obecnie Dominika czuje się bardzo dobrze. Przez wiele lat przed przeszczepem, kiedy żyła z chorobą, musiała ograniczyć swoją aktywność z powodu kiepskich wyników. Nie mogła jeździć konno, nie mogła pływać w basenie. Dzięki temu, że nowy szpik pracuje prawidłowo, że Dominika jest w bardzo dobrej formie, może obecnie zachowywać się tak jak wszystkie normalne, zdrowe dzieci. Nie widać po niej tego, że przeszła bardzo poważny zabieg, jakim jest przeszczep szpiku kostnego.